Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się zbieraniem kukurydzy na sieczkę, którą później przerobię na kiszonkę. Jak widzicie, tutaj wypożyczyłem sobie pod odcinkiem sieczkarnię marki Klas. No i też tutaj podjechałem sobie ciągniki marki Landini oraz podczepiłem do niego przyczepę marki Klas. No więc okej, na początku musimy sobie wsiąść do sieczkarni. Jeszcze może zanim wsiądziemy, to przyjrzymy się kukurydzy. Tak wygląda ona, kiedy jest gotowa do zbioru na kiszonkę. Oczywiście też możemy zbierać jeszcze taką bardziej dojrzałą kukurydzę, ale taka jest fajniejsza i to jest bardziej realistyczne, bo w rzeczywistości kosi się jeszcze taką zieloną kukurydzę. No a też możemy zbierać wcześniej, już mamy sierpień, a możemy zbierać kukurydzę na sieczkę, bo kukurydza dojrzała jest w październiku, więc tu musielibyśmy jeszcze poczekać 2 miesiące, a teraz już możemy ją zbierać. No więc okej, zatrudniamy pracownika. No i wsiadamy do Landiniego i będziemy jechać tutaj obok z przyczepą. Już pracownik zaczął kosić tą kukurydzę. Oczywiście musimy odpalić ciągnik, no i ruszyć. I okej, nie wiem, czy sobie nie ustawię tempomatu. On chyba jedzie 8 albo 10 km na godzinę, więc sobie ustawimy tempomat. Na razie może na 10 km na godzinę ustawimy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej, trochę go wyprzedzam, więc jeszcze sobie zwolnię, może do 8 km na godzinę. No i zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać. No i też jak widzicie, bardzo fajnie wygląda ta animacja tej kukurydzy. Chyba trochę się zmieniła względem poprzedniego farminga, jest na pewno taka bardziej gęsta. Tutaj więcej tej kukurydzy widać, że jest na tej szniwiarce, no i o wiele lepiej to wygląda. Widać, jak ona jest fajnie tutaj wciągana do środka. No i też ta sieczka, która wylatuje na przyczepę, bardzo fajnie wygląda. Też ścielnisko bardzo fajnie wygląda po tej kukurydzy. No i widzę, że już po tym przejeździe będziemy mieli ponad 70% sieczki, więc trochę jednak będę musiał jeździć. No ale to dobrze, bo będzie dużo tej sieczki i będę mógł zrobić spory zapas kiszonki dla krów. No i zdecydowałem się wypożyczyć tą sieczkarnię marki Klas, no bo była ona najtańsza. No też fajnie wygląda, jest to bardzo fajna sieczkarnia. No i też mam fajny zestaw, bo mam sieczkarnię marki Klas oraz przyczepy marki Klas. Myślałem, czy też nie wziąć tego ciągnika marki Klas, ale uznałem, że wezmę Landiniego, no bo jest on mocniejszy, więc nie będzie się on aż tak łatwo zakopywał w silosie. O, i za chwilę będziemy mieli pełny zbiornik i będziemy musieli już pojechać wyładować tą sieczkę do silosu. Okej, jest już pełno, więc jedziemy teraz do silosu. No i wyładujemy tą sieczkę. No i widzę, że będzie spory zapas tego, no ale to dobrze, bo na długi czas mi to wystarczy. To już na polu wcześniej mam pszenicę, sobie zebrałem. I będę musiał poza odcinkiem tutaj rozkluczyć obornik, a właściwie to pracownik zrobi. No i przygotuje mi pole pod kolejny zasiew. Tutaj też sorgo będzie do zbiorów. Tam kombajn czeka już na żniwa. No ale na razie nie mam wolnej przyczepy, no bo potrzebuję tą przyczepę do transportu sieczki. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej było wypożyczyć jakąś większą, ale damy radę. Tak, całej kukurydzy nie będę zbierał na odcinku, tylko resztę już sobie pozbieram poza odcinkiem, no bo jednak trochę tego będzie. No też ciekawe, czy mi wystarczy miejsca w silosie, bo nie wiem, jaką pojemność ma ten silos. Okej, więc rozpoczynamy wyładunek. Będę sobie tak pomalutku jechał, żeby to się równomiernie rozsypywało w tym całym silosie. Okej, możemy jechać teraz z powrotem na pole i będziemy kontynuować zbiory. Na szczęście to pole jest blisko mojego gospodarstwa, więc nie trzeba daleko jeździć z tą sieczką. O, widzę, że tu jeszcze pracownik takiego mijaka zrobił, ale tu już raczej nie będę się wracał kombajnem i zbierał to, tylko już po prostu się przejedzie po tym kultywatorem. No, my podjeżdżamy tutaj do sieczkarni, no i odpalamy sobie ten pomad i zbieramy dalej kukurydzę na sieczkę. No, ale powiem wam, że bardzo mi się podoba ta animacja tej kukurydzy na sieczkarni. Tutaj ona jest wciągana na tej szniwiarce. Okej, możemy sobie nawet trochę tutaj ze środka pojechać, zobaczyć, jak to wygląda ta animacja. No i też bardzo fajnie wygląda ten Landini w środku. No, jest to akurat praca, przy której możemy jechać normalnie w środku, bo tylko po prostu jedziemy z przyczepą obok sieczkarni. Więc tutaj żadnych omijaków nie porobimy, no bo to pracownik zbiera kukurydzę.
Okej, będziemy mieli już połowę wypełnienia wszczepy. No więc jeszcze tutaj trochę uzbieramy i znowu trzeba będzie wysypać tą sieczkę. No więc sobie tutaj zawrócimy na łące, no i jedziemy już trzeci przejazd. Też wypożyczyłem tą większą przystawkę do sieczkarni, no bo będzie to szło trochę szybciej, więc zdecydowałem się wypożyczyć tą większą przystawkę, no a też nie była ona nie kosztowała zbyt dużo w porównaniu do tej mniejszej, więc sobie wziąłem tą większą przystawkę. Ok, za chwilę będziemy mieli znowu pełną szczepę, bo mamy 93%, więc jeszcze trochę. I znowu będziemy musieli pojechać, wyładować to do silosu. Ok, jest 100%, więc jedziemy to wysypać. Cały szczęście ten ladinie też jest bardzo szybki, bo jedzie 50 km na godzinę, więc można bardzo szybko transportować tą sieczkę. Ok, więc wjeżdżamy sobie do silosu. Teraz pojedziemy tutaj bardziej z lewej strony i tutaj sobie wysypiemy tą sieczkę. Ok, więc rozpoczynamy rozładunek. Też fajnie wygląda ta animacja tej sieczki, chociaż moim zdaniem mogłaby być trochę większa, tutaj trochę gęściej mogłaby lecieć ta sieczka, no bo jednak na przyczepie jest jej bardzo dużo. No to tak trochę tej mało leci tego. Ok, kolejna przyczepa została już rozładowana. Tutaj mamy już ponad 40 tysięcy litrów, prawie 50 tysięcy litrów sieczki. No więc już trochę jest jeszcze. Naprawdę sporo tej kukurydzy zostało na polu, więc będzie to dosyć długi zapas na długi czas dla krów. No, obecnie mam 40 krów, bo trochę już mi się one rozmnożyły jeszcze. Trochę i będzie ich 45, czyli maksymalna ilość tej oboże. No i raczej nie będę ich sprzedawał, bo myślę, że na spokojnie będę w stanie je wykarmić, no bo mam też łąkę, na której zbieram siano. Chociaż zastanawiam się nad postawieniem dodatkowej stodoły na słomę, bo myślałem, żeby w jednej stodole trzymać siano, a w innej słomę, no bo ta stodoła ma ograniczenie 250 tysięcy litrów, więc mógłbym w jednej z nich trzymać siano, a w drugiej słomę, bo wtedy będę mógł więcej magazynować. O, widzę, że też pociąg sobie tutaj jedzie. No więc może poza odcinkiem postawię sobie obok tej mojej stodoły drugą stodołę, no i w jednej będę składował siano, a w drugiej słomę. Ok, odpalamy sobie tempomat, no i jedziemy kolejny przejazd. No i też jak widzicie na koncie mam dość sporo pieniędzy, bo mam ponad 600 tysięcy. No a teraz już sporo zarabiam, bo i na żniwach dość sporo pieniędzy udaje mi się zarobić. No i też dużo zarabiam na zwierzętach, bo sprzedaję jajka i za jajka zarabiam około 100 tysięcy rocznie. No i też na mleku dużo zarabiam, bo odwożę mleko do tej serowni i wytwarzam ser, który później jest automatycznie sprzedawany, więc też na tej produkcji sera można bardzo dużo zarobić. Ok, mamy już kolejną pełną szczepę, więc jedziemy sobie to wyładować do silosu. No i widzę, że jeszcze sporo tej kukurydzy zostało na polu. Nawet nie czy 1/3 jest zebrana, a już dość sporo tej sieczki udało mi się zmagazynować. Ok, teraz pojedziemy sobie trochę tutaj bardziej z prawej strony. O, nie wiem czy się nie zakopałem, będę musiał trochę cofnąć. Zobaczmy czy uda się wyjechać. Trochę ma problemy ten Landini. Tutaj zbyt dużą górkę usuwałem i dlatego pewnie są problemy, żeby tu przejechać.
No, zobaczcie, tutaj nie da się wyjechać. Musimy cofnąć i trochę to tutaj wygładzić trochę tym ciągnikiem. Trochę to ubijemy. Okej, może już uda się przejechać. Więc teraz się trochę cofnimy i rozpoczynamy wyładunek. Może w tym miejscu już zaczniemy wysypywać to. Właśnie z tą ścieżką czasami są takie problemy, że ciągnik się gdzieś lubi zawiesić i już można się gdzieś zablokować. Ok, podzielimy sobie 10 czwarni, za chwilę tu pracownik sobie zawróci i będziemy jechać kolejny przejazd na tym polu. No i też myślałem, żeby w kolejnym roku posiadł już uprawę pod hodowlę świń, czyli zasiałbym sobie pszenicę dla kur oraz jęczmień, soję i kukurydzę dla świń. No i może już w kolejnym roku postawiłbym jesienią, jak zbiorę te wszystkie uprawy, postawiłbym sobie już chlew oraz zagrodę dla świń, no i rozpocząłbym hodowlę kolejnych zwierząt. Okej, ustawiamy sobie tempomat. No i jedziemy obok szczepy, obok sieczkarni. Ok, mamy znowu pełną szczepę prawie. Jeszcze zostało nam kilka procent i znowu będziemy musieli to wyładować do silosu. Ale jeszcze sobie tutaj nawrócimy, też pracownik sobie zawróci. No i dojedziemy kawałek i będziemy musieli znowu przetransportować kolejną dostawę sieczki do silosu. Ok, możemy już jechać z kolejną dostawą sieczki. No jeszcze tu chyba ponad połowa pola została do zebrania, więc trochę tego jest. Za chwilę też zobaczymy, ile tej sieczki już udało się zebrać. Bo przed chwilą wywieźliśmy 3 szczepy, to jest chyba czwarta, więc powinno być już prawie 100 tysięcy litrów. Ok, może lekko się rozpędźmy, żeby tu wjechać. Ale i tak się zablokowałem, więc musimy trochę cofnąć. No niestety z tą sieczką czasami są problemy w tym silosie, że się ciągnik trochę blokuje. Ok, myślę, że możemy już zacząć rozładunek. Ok, mamy już ponad 70 tysięcy litrów w tym silosie. Zaraz zobaczymy, ile będzie po rozładowaniu całkowitym. Ok, mamy 90 tysięcy litrów. No więc idziemy po kolejną dostawę. Czyli łącznie z tego pola myślę, że prawie 200 tysięcy litrów powinno być sieczki. No więc myślę, że całkiem spoko wynik.
Okej, myślę, że w tym odcinku zapełnimy sobie jedną szczepę, no ale jeszcze już pewnie zbiorę sobie poza odcinkiem. No więc jeszcze tu dopełnimy tą szczepę, wysypiemy ją i pojedziemy na pole i będziemy ją za chwilę kończyć. A tu jeszcze nam brakuje 50% wypełnienia szczepy. O, jeszcze kilka procent i kolejna przyczepa będzie już gotowa do transportu. I mamy 100%, więc jedziemy sobie to wyładować do silosu. O, może sobie teraz z tej strony podjedziemy, może będzie trochę łatwiej tu wjechać. Już możemy też wcześniej zacząć rozładunek. Spróbujemy sobie tędy wjechać. No, później też trochę będzie zabawy z ubijaniem tej całej sieczki. Okej, no ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Resztę tej kukurydzy zbiorę sobie poza odcinkiem, no a w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.